Kochani, jeszcze jeden odcinek postanowiliśmy dla Was nagrać. Kudełek wybrał sobie przesyłkę, właśnie w tej chwili składamy przesyłkę Michała. Kochani, będziemy w trakcie wymiany z Michałem. Michał w poprzednim odcinku, przypominam, wysłał nam mnóstwo kart z Ekstraklasy, ale to dobrze, bo my z tej edycji mamy ogromne braki. Natomiast nie kupujemy saszetek, kochani, nie otwieramy. Całą energię i nasze środki, finanse poświęcamy na naszą aktywną piłkę nożną. Jak wiecie, w tej chwili wróciliśmy i to tak mocno wróciliśmy. Jesteśmy znowu kilka razy w tygodniu w Lubinie. Wczoraj byliśmy we Wrocławiu. Do Wrocławia mamy około 120 km. Na Niskich Łąkach graliśmy sparing z Śląskiem Wrocław. Świetny sparing, kochani. Bardzo fajnie to wyglądało. Do czwartej kwarty bardzo wyrównany sparing. Przez pierwszą i drugą kwartę Śląsk prowadził. W trzeciej kwarcie my wyszliśmy na prowadzenie, ale w czwartej kwarcie, kochani, nie daliśmy rady. Śląsk cały mecz grał świetnie, piła, chodziła, chłopcy biegali za tą piłą, troszeczkę to przypominało grę w dziadka i na czwartą kwartę brakło po prostu sił i Śląsk to fajnie wykorzystał, strzelił, kochani, w ostatniej kwarcie kilka bramek i sportowo przegraliśmy. Natomiast my z występu Budka jesteśmy zadowoleni, strzelił dwie bramki, grał już lepiej. Takie rzeczy też widzimy, kochani, ale przypominam, że on jest po kontuzji, jeszcze ma duże braki kondycyjne, także gdzieś tam brakło sił i ciężko wymagać coś. Chcę mieć babcia, to mam mrówki i jeden palec. Widzicie, jakieś mrówki przyszły do szabełków, tak Kudełek zauważył. W każdym bądź razie, kochani, co jeszcze chciałbym powiedzieć? Chciałbym powiedzieć, że w poprzednich odcinkach było dużo fajnych aktualności. Była przesyłka od Michała, natomiast w tym odcinku, słuchajcie, Kudełku, ale tu nie będzie kart. Ja mogę to otwierać. Bartuś W. z Ostrołęki przysyła nam, kochani, po raz kolejny niesamowitą niespodziankę. Jesteście ciekawi, co tu jest? Tak? Słuchajcie, ja też jestem bardzo ciekawy, ale myślę, że tutaj, kochani, nie ma kart. Tutaj jest jakiś materiał. Kudełku, tu się coś dzieje fajnego. Natomiast co? No nic, no otwórzmy, zobaczmy. Natomiast ja myślę, że, kochani, Bartek W. z Ostrołęki nie po raz pierwszy nas zaskakuje w miły sposób. Bartku, witaj na kanale jeszcze raz. Natomiast ja no spodziewam się czegoś tutaj, natomiast tak naprawdę nie wiem, co tutaj jest. Bartuś, wybacz, ja naprawdę nie wiem, czego mogę się... Wiesz, co tam jest? Kosiulka, mówi, dobra, po malutku, bo tu jest nie jedna kosiulka. Którą najpierw wyciągamy kosiulkę? Niebieską czy czerwono-czarną? A jak myślisz, jaka to będzie koszulka, kochani? Jemu pewnie będzie ciężko zgadnąć, myślę, że Gutek tutaj miałby większe pole do popisu. W każdym razie, Barteczku, zobaczcie, kochani widzowie, coś pięknego dostajemy tu. AC Milan. Fiona, co to za koszulka? AC Milan. Powiedz im. AC Milan. AC Milan, widzicie? A skąd ty to wiesz, że to AC Milan? Tak wygląda. AC Milan, kochani, piękna koszulka kaki. Kaka, brazylijski, wspaniały, kochani, legenda AC Milan, Brazylijczyk. Czekaj, po malutku pokażemy widzom. Zobaczcie, piękna koszulka z Milanu, kaki. Słuchajcie, kochani, Milan to jest super firma z świetną, kochani, tradycją piłkarską. No, jestem przyjemnie zaskoczony. Ciary idą, bo słuchajcie, no coś pięknego. I to jeszcze w dodatku Kaka. Słuchajcie, Kaka to taka naprawdę legenda z klubu i dajmy tutaj, z nami będzie teraz na odcinku ta piękna koszuleczka, kochani, z sponsorem BWIN. Fiona. Bartuś. A jak myślisz, jak, co to jest za koszulka? Co to jest? Mówi, że Chelsea. No to zaraz zobaczymy, kochani, czy to Chelsea. Uwaga. A wiecie, czego mówi, że Chelsea? Bo... Niebieska koszulka. A jak jest, jaka firma jeszcze może mieć niebieską koszulkę? Nie, słuchajcie. Patrzcie, kudła. Co to jest? Chelsea. Niesamowite. Słuchaj, wiesz co, Barty? Czy ty powyrastałeś z tego, chłopie? Zobaczcie, coś jest. Jest, jest, ale czekaj. Najpierw zobaczmy to Chelsea. Zobaczmy to Chelsea, kochani.
Siódemka. Siódemka. I muszę wam powiedzieć, że to jest koszulka, kochani, kultowa. Zobaczcie, siódemka Szewczenko. Słuchajcie, Szewczenko w Chelsea. To jest Szewczenko, kochani, zobaczcie, koszulka Chelsea, koszulka Chelsea, Londyn. Słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, ale mój przyjaciel sprzedawał ostatnio dwie koszulki Chelsea za naszym pośrednictwem. Jeszcze jedna została. Koszulki z sezonu 2012, kiedy Chelsea zostawała mistrzem Polski, przepraszam, zdobyła Champions League. Chelsea mistrz Polski, fajnie by było. Słuchajcie, no w tym momencie, kochani, tamte koszulki trafiły do odsprzedaży, to były nowe koszulki z metkami. Jeszcze jedna taka jest do sprzedaży. Natomiast, kochani, no taka koszulka Szewczenko, to jest też kultowy, wspaniały, piękny produkt. Daję ją tutaj na następne krzesło. Słuchajcie, niesamowite. Barclays Premier League z boku na tym, no niesamowite, słuchajcie. Piękna koszulka Chelsea. Słuchajcie, nie chcę patrzeć, ale to jest chyba większy rozmiar. Bartek, ja nie wiem, czy to nie dla mnie koszulka. Uwaga! Kudełku, mamy jeszcze na deser. Jak myślisz, jaka to będzie firma? Dwa razy zgad. Nie wiem. A jaki kolor może mieć coś takiego? Nie wiem. Słuchajcie, uwaga! Co to może być? Dawaj buzi. Mówi, że Barsa. Zobaczymy. Przypominam, że ten kolor może też Bazel mieć na przykład. Ale my mamy kogo? Kochani, kolejna legenda. I dokładnie Kudełek zgadł. Kolejna legenda. Mamy, kochani, z Barcelony. Ale dałeś czadu. Ja? Nie, Bartek dał czadu. Ty też. Ale słuchajcie, Patrick Kluivert, kolejna wielka postać. Holender w barwach Barcelony. Kochani, to są duże rozmiary, Bartuś. Ja myślę, że to są koszulki, które docelowo miały trafić dla mnie. Jeżeli tak jest, to ja z całego serducha wielkie dzięki. Chciałbym się na pewno w jakiś sposób zrewanżować, Bartuś. Proszę o kontakt. Jak wiecie, ja też prowadzę się na sportowo. Tak jakoś się złożyło w życiu, że początki w moim życiu, gdzieś tam, kiedy rozpocząłem zarabianie pieniędzy jako młody chłopak, 18-latek, nabiegałem się w karawacie bardzo dużo. Pracowałem przez kilka ładnych lat, około 10 w krawacie. I potem jakoś tak, kochani, zmęczył mnie troszkę ten krawat. Poszedłem w stronę sportową. Lubiałem bardzo na sportowo się ubierać i dalej lubię. Natomiast no, piękne piękności. Słuchajcie, piękne piękności, kochani, koszulka Barcelony, koszulka Milanu. Muszę przynieść trzecie krzesełko i tą koszulkę damy tu do środka, dlatego że Kudełkowi obiecałem jeszcze otwarcie przesyłki z kartami. Dlatego w cieniu tych pięknych koszulek, kochani, trzech wspaniałych klubów, dlatego że wszystkie trzy, i Chelsea, i Milan, i kochani Barcelona, to jest absolutnie, kochani, top na naszym, top w naszym świecie. Także ja jestem bardzo szczęśliwy, kochani, że mamy możliwość żyć w czasach, kiedy takie wspaniałe osoby jak Ronaldo, jak Messi. No nie chciałbym kogoś pominąć, kochani, bo mamy naprawdę wielu wspaniałych piłkarzy na świecie, kochani, wielu. Ja strasznie nie lubię porównań, ten jest lepszy, ten gorszy. Kochani, jeżeli ten jest lepszy w tym, to ten jest lepszy w tym. Jeżeli ten jest lepszy w tym, ten jest lepszy w tym. Natomiast nigdy w życiu nie chciałbym, aby ode mnie zależał wybór najlepszego piłkarza na świecie. Dlatego, że jak ich oceniać? Ilością bramek? No ale jeżeli ilością bramek, kochani, to co z asystentami? No bo przecież to oni robią kawał roboty. To niejednokrotnie to oni robią większą robotę, kochani, jeżeli piła spada na nosa, pod nogę, do pustaka, cokolwiek. Pewnie są jakieś współczynniki, kochani, liczą system kanadyjski, bramki, bramki asysty, asysty drugiego stopnia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, kochani, każdy na boisku jest potrzebny. Obrońca, pomocnik, napastnik, bramkarz. Ja się cieszę tylko, że żyjemy w tak wspaniałych czasach, kochani, że mamy możliwość oglądać i podziwiać naprawdę wspaniałych piłkarzy.
Kochani, Bartuś jeszcze przysyła nam list i Bartuś przesyła nam jeszcze, kochani, coś dla Kudełka. Saszetka. Dalej jesteśmy w tonie ekstra klasy. Kudełek jeszcze nic nie wie, zaraz się dowie. Natomiast lecimy z listem. Witajcie, szabełki. Przesyłam wam 3 koszulki prawdziwych legend piłkarskich oraz saszetkę kart na szczęście. Wracaj do zdrowia, Gutek. Czekam na nowe produkcje z turniejów z twoim udziałem. Jeszcze raz pozdrawiam Sebastiana, zwariowanego Kudełka, Nadii i Gucia. Wasz widz Bartek. Bartek, kocham cię, naprawdę. Wspaniały facet jesteś. Nie chciałbym się wzruszać, kochani, ale taki dowód fanpaczki. Taki dowód fanpaczki, kochani, nie ma tu żadnej wzmianki o tym, że chciałbyś karty, coś, legendy. Bartuś, tak czy inaczej chcielibyśmy ci się jakoś odwdzięczyć, dobra? Kurczę, dzisiaj mam taki dzień. To chyba przez tą pogodę. Najpierw troszkę się wzruszałem w poprzednich odcinkach, bo przypominam wam, rozmawialiśmy o dzieciństwie Gutka. Tutaj, kochani, mamy taką książkę. Myślę, że kiedyś, jak mamcia się zgodzi, razem tą książkę obejrzymy. Oczywiście, jak mamcia się zgodzi, dlatego że my i tak wiele naszej prywatności wam oddaliśmy. I tak jesteście z nami w jadalni, jesteście z nami no może nie w sypialni, ale tam, gdzie kupimy na Kruszyn Arena, no dużo jesteśmy z wami. Natomiast jak gdyby mamy też swoją prywatność i starajcie się to czasami uszanować, dlatego że czasami jakiś messenger o 22 czy 23 przyprawia mamcie o białą gorączkę. A wierzcie mi, że takie się zdarzają. W każdym razie, Bartuś, jeszcze raz z całego serca wielkie dzięki. Mam świadomość, że to są 3 wielkie legendy. I teraz jakbym miał ocenić, czy Kake, czy Szewczenko, czy Kleifert, nie mam zielonego pojęcia, kochani. Każdy z nich jest mistrzem w swojej dziedzinie. Kurczę, Bartuś, aleś mnie wzruszył, chłopie. Kudeł, dawaj tu, saszetka dla ciebie, szybciutko, chodź. Chodź, na szczęście dostajesz saszetkę. Jako że Kudełek uwielbia, nowa saszetka, chodź, zobaczymy, co tam w tej saszetce będzie. Bartuś, jeszcze raz dziękuję. Widzowie, sorry, że się rozkleiłem, ale jestem normalnym facetem, a nasze produkcje są... tylko jedna? Oj, tylko jedna, Bartek, widzisz? To jest Kudełek. Jak... tylko jedna? No jak, dostaliśmy w prezencie nową saszetkę, no to źle? Ale to jest nowa, kompletnie nowa, to nie jest wymiana. Dostaliśmy na szczęście. Słuchaj, w ogóle zobacz, czy słyszałeś, jak tatuś czytał list? Tutaj pisze tak. Jeszcze raz pozdrawiam Sebastiana, zwariowanego Kudełka, Nadię i Gucia, wasz widz Bartek. To teraz ty pozdrów Bartka. Daj tatuś obecnie, a ty pozdrów Bartka z całego serduszka. Ale z całego serduszka go pozdrawiam. Z całego serca. Widzisz, Barti, dzięki, naprawdę jeszcze raz. Takie momenty, kochani, przypominają, że naprawdę jesteście wspaniałą, najwspanialszą przygodą w życiu, jaka się nam przytrafiła. Mamy możliwość robienia to, co kochamy, w świetnym towarzystwie, dlatego że to, że nie jesteście z nami tutaj, to tylko dlatego, że nie pomieścilibyśmy tutaj 45 tysięcy ludzi, kochani. No gdzie? A, że jest internet, tylu nas jest, tylu liczy nasza szabłkowa rodzina. Dzięki, że jesteście. Słuchajcie, a z jakich klubów? Spróbuj znaleźć, spróbuj tatusiowi mówić, jakie kluby. Zobaczymy, kogo rozpozna Kudełek, jaki klub rozpozna. No, zobaczymy, bo się ekstra klasy uczy teraz. Dobra, koniec już rozklejania, Bartuś. No, jakie kluby rozpoznajesz? Zobacz, ten klub już tato dzisiaj mówił tutaj. Taki klub mamy. Klub nazywa się Pod... Bez... Beskidzie. Pod Beskidzie. Proszę, Karol. Dobra, to ja będę mówił na jaką literę, czyli na literę P. Gdzie jest Pod Beskidzie? Pokaż. Kudełek, nagrywasz z tatusiem, czy tatuś ma sam pokazać te karty? Bo coś widzę, że humorek ci spada. To są bazówki. On mówi, że bazówek się nie pokazuje. Ale my pokażemy, kochani. Boban Jowicz, Wisła Kraków. Taka bazóweczka, Bartuś, wpada w twojej saszetce. Krystian Kolczak z Pod Beskidzia. Słuchajcie, trudny moment dla Podbeskidzia, trudny moment dla Ruchu. Jeszcze raz powtarzam w tym odcinku, bo nie znam szczegółów. Powinni zagrać ze sobą meczyk i rozstrzygnąć sportowo, kto zagra. Mamy, kochani, bazówkę Tarsowas z Jagiellonii.
Mamy bazóweczkę z ruchu Chorzów, kochani, Paweł Oleksy. No właśnie, kochani, taką ciekawostkę zaraz zrobię. Zobaczymy. Zawodnik z potencjałem Boban Jowicz, Wisła Kraków. I piękny ekspert Radosław Sobolewski. Słuchajcie, no Sobol w tym momencie w Górniku Zabrze, natomiast Sobolewski Radek sporą część kariery, jak dobrze kojarzę, to Wisła Kraków. Także 357 występów w Ekstraklasie. Kochani, szacun wielki na moment wydania tej karty, dlatego że Radek cały czas jeszcze aktywnie gra. Teraz, Kudełeczku, dziękuję Ci pięknie za to, że z nami byłeś. Bartuś, dostałeś pozdrowienia. Jeszcze raz z tego serca dziękuję Ci za koszulki. Będę je z dumą nosił, bo większość to są rozmiary moje. Myślę, że to nie jest jeszcze rozmiar Gutka. Natomiast co chciałem jeszcze powiedzieć, kochani, w poprzednich odcinkach mówiłem, jeszcze raz się lekko powtórzę, sytuacja bardzo niesmaczna. Lechia, Gdańsk, Ruch Chorzów, Podbeskidzie. My kochamy Piłę, szanujemy wszystkich, jesteśmy uczciwość ponad wszystko, natomiast otoczka, jaka się zrobiła wokół awansu do ósemki którejś z tych drużyn, jest stęchła, jest niefajna. Słuchajcie, Lechia nie ma. Lechia na szczęście udowodniła, kochani, swoją wspaniałą postawą sportową, że im się ta ósemka należy, wygrywając w ostatnim meczu. Natomiast bez względu na to, czy ten punkt im zabiorą, czy nie, kochani, to jakby oni na tą ósemkę tak czy inaczej zasłużyli, dlatego że robiąc tabelę trzech małych, to oni tak czy inaczej wygrywają. Natomiast na pewno inaczej im się grało, wiedząc, że ten punkt został cofnięty. Mieli troszeczkę inny komfort gry, co jakby... Jeszcze zrobimy jedno, tak. Co jakby... Ja nie chcę ich ani usprawiedliwiać, ani ganić, ale sytuacja nie powinna mieć miejsca, kochani. Natomiast biorąc pod uwagę Fairplay, bo Ruch i Podbeskidzie mają po tyle samo punktów, wybierz sobie jeszcze jedną jakąś. Ruch i Podbeskidzie mają po tyle samo punktów, kochani, i teraz liczenie tych Fairplay i tak dalej, może tak trzeba. Natomiast w moim odczuciu myślę, że fajniej by było, gdyby oni zagrali naprawdę mecz. Nie, to nie damy rady, Misiu, bo to jest duża przesyłeczka. Malutką jakąś wybierz, dobrze? Bo już nie damy rady, jedziemy zaraz po Gutka i nabie. W każdym razie, kochani, mam tutaj kartę z Ruchu i mam tutaj kartę z Podbeskidzia. Dwie karty bazowe, tak. I zaraz zobaczymy, słuchajcie, kto taki mecz ewentualnie by wygrał. Czyli gdyby doszło do takiego spotkania, a bardzo bym chciał, naprawdę, kochani, niech wygra Sport. Tak mi się wydaje, dlatego że... przypominam dla tych sytuacji, którzy nie znają. Ruch i Podbeskidzie mają dokładnie taki sam stosunek. Bramek, meczy między sobą, straconych, strzelonych. No sytuacja ewenement na skalę świata. Natomiast biorąc pod uwagę współczynniki, fair play i tak dalej, to Ruch przechodzi do... Przepraszam, to Podbeskidzie przechodzi do rundy, do pierwszej ósemki. Natomiast jeżeli komisja cofnie punkt i zrobią małą tabelę między Ruchem, Lechią, Gdańsk a Podbeskidziem, wtedy to Podbeskidzie nie wejdzie, a wejdzie Ruch. Czyli sytuacja czy taka zawsze zostawi wielki niesmak. Dlatego wydaje mi się, że powinno dojść do konfrontacji między tymi drużynami bez udziału kibiców, bo to będzie mecz elektryzujący gdzieś, nie wiem, na neutralnym terenie, gdzie każdy ma po 200 km do przejechania. Zagrajmy. Czy to by się dało? Podbeskidzie, Ruch? No tak, oni są tam od siebie nie tak daleko. Jedźmy do góry. Milik. Kochani, jakby taki mecz był, to kto by wygrał? Uwaga. Paweł Oleksy, 186 overalla. Kolczak, 189 overalla. Czyli gdyby taki mecz był, to kochani, Podbeskidzie według naszej wróżby by przeszło. Natomiast w tym momencie zdaje się, że na ten moment z ostatniej wiedzy, jaką posiadam, to właśnie Podbeskidzie jest w pierwszej ósemce. Natomiast jeszcze tam czekają na to, czy ten punkt cofnięty, czy nie cofnięty. Niefajna sytuacja. Kochani, jeszcze raz Bartuś, z całego serca Ci dziękujemy. Szczęście mamy wielkie, dlatego że piękny Radosław Sobolewski, piękny ekspert trafił do nas. Kochani, największe szczęście, wiesz, jakie mamy tak naprawdę, że jesteś z nami. Dziękujemy Ci z całego serducha. Czekamy na odzew. Napisz, jak możemy Ci się odwdzięczyć. Przypominam, kochani, koszulka Kaka, koszulka Szewczenko, koszulka Patryka Kleiferta w naszej wspaniałej kolekcji. Oczywiście, kochani, będę te koszulki eksploatował. To są duże koszulki. Myślę, że to są koszulki dla nas. Natomiast my zapraszamy Was na kolejny odcinek. Zapraszamy Was na kolejny odcinek, gdzie Kudełek będzie otwierał przesyłkę. Zaproś na następny odcinek. Zapraszamy na następny odcinek. Oj, czy to będzie czwarty, to nie wiem, ale zapraszamy.